Hej, ostatni odcinek na temat skandynawskich i nordyckich seriali, które warto oglądać, wywołał burzę komentarzy. Także teraz zapraszam Was na drugą część, której tak naprawdę autorami jesteście Wy. Bo druga część to są wszystkie polecajki, które od Was dostałam. Zebrałam do kupy wszystkie komentarze tutaj na YouTube czy na Facebooku i to, co dostawałam od Was w wiadomościach prywatnych. I tak zrodził się odcinek numer 2. Także zapraszam Was na przegląd nordyckich seriali 2. To propozycja prosto z Finlandii. Jest to historia inspektor, pani inspektor w helsińskiej policji, którą spotkała tragedia. Straciła męża. Bardzo szybko próbuje wrócić do pracy w policji, bo prawdopodobnie uważa, tak jak wielu z nas, że łatwo radzić sobie z jakimiś dramatami i z tragedią wtedy, kiedy się rzuca człowiek w wir pracy. Ale czy wyjdzie jej to na dobre? Tutaj niestety obecność zwłok może nie wpłynąć pozytywnie. Sofia Karpi, bo tak ma na imię nasza inspektor, zostaje przydzielona do tajemniczej sprawy. Na brzegu rzeki znalezione zostają rzeczy kobiety. Niedługo później jej ciało odnalezione zostaje na terenie kosztownej i nowoczesnej inwestycji. Im więcej Karpi wie, tym bardziej niebezpiecznie się robi. Karpi to całkiem niezły kryminał w typowym klimacie Nordic Noir, z ciekawymi wątkami obyczajowymi. Epäilet se koskaan, että Annalla olisi suhde. Se riskeeraa kohta meidän hankkeen jutun naisen takia. Lopeta! Jedziemy do Szwecji. Policyjna psycholog i profiler Inge Juanevik i jej partner, detektyw Ingvar Nyman, badają serię brutalnych morderstw w Sztokholmie. Świadkiem jednego z nich staje się autystyczna córka pani psycholog, Stina. Joanna odkrywa powiązania pomiędzy badanymi sprawami a międzynarodową siecią fundamentalistów religijnych. Co jest to, co gör en människa till en mördare? Ett val. Man känner sig berättigad att utöva dominans över en annan människas liv. Hon är död. Stina, vem är det som är död? Today is tomorrow. Przybysze to polecajka, która przyfrunęła do mnie prosto od Emiliany Konopki z Utule Tule. Przybysze to tak naprawdę satyra zbudowana w klimacie science fiction, bo akcja rozgrywa się we współczesnym Oslo, które niespodziewanie zaczynają nawiedzać przybysze z przeszłości. Okazuje się też, że imigranci z przeszłości pojawiają się nie tylko w Oslo, ale też na całym świecie. To jest taki globalna migracja z przeszłości. Jak jeden z najbardziej tolerancyjnych krajów na świecie poradzi sobie z tą falą nowych, starych obywateli? Tytuł przeczytam po angielsku. Norsemen. Ten serial odebrałam jako parodię wikingów. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby brutalny świat wikingów opowiedzieć korpo dialogami z warszawskiego Mordoru. No to właśnie wtedy mamy Norsemen. Well, it's time for the Ættestup. Anyone want to go first? It's a matter of honor, isn't it? Oh yeah, the Ættestup is probably the most honorable thing you can do. Honor is really important, Bill. Yes. No. To Valhalla! Wow. I'm just going to skip the whole thing, okay? I'm not gonna jump either. This is not my kind of thing. Rząd, czyli duńskie House of Cards. Serial ten ukazuje kulisy polityki i mediów. Punktem wyjścia są wybory parlamentarne, w których po raz pierwszy w historii Danii premierem zostaje kobieta. Polityczne zadania stają się dla Brigitte prawdziwym wyzwaniem, wymuszając zmiany w jej prywatnym życiu. Elna Munk, Helga Larsen, Karen Ankersted, Mathilde Malling Hauschultz. De navne håber jeg, vi alle kan. Det er navnene på de fire kvinder, der som de første af deres køn blev valgt til Folketinget i 1918. Jesta. Jesta to 28-letni psycholog dziecięcy. Tak się trafia, że dostaje pracę w małym miasteczku na dalekiej prowincji.
przeprowadza się tam ze Sztokholmu. Wynajmuje mały domek pośrodku lasu. Jesta stara się być najlepszym człowiekiem na świecie, pomagać wszystkim ludziom napotkanym na swojej drodze. Złoty człowiek, no ale czasami mu to nie wychodzi. On jest so snäll. Ja, ja mår ju dåligt av att träffa honom. För han är liksom, han är sjukt jävla snäll. Han går ju med på vad som helst, för han är så snäll. Here you go. Thank you so much. Kan du få mitt nummer, mitt privata nummer? Saga! Nu kan du ringa precis när du vill. Ja, hallå? Du, det ligger en jävla gubbe i rummet här. Det är Hussein. En flykting, han bor här hos mig. Szwedzi umieją seriale, czyli Jurtskott, Las zaginionych. Jesteśmy 7 lat po wielkiej tragedii, która dotknęła Ewę Thornblad. Zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach jej córeczka. Po 7 latach Ewa musi powrócić do miejsca, w którym jej dziecko zaginęło. Ewa Thornblad jest inspektorem policji. Ani córki, ani jej ciała nigdy nie udało się odnaleźć. Ewa jednak wierzy, że jej córka wciąż żyje. W miasteczku, do którego przyjeżdża, dochodzi do kolejnego tajemniczego zaginięcia. Jurtskott skupia się nie tylko na policyjnym śledztwie, ale również na niezwykle wyrazistej psychologii bohaterów. Czasem pojawiają się też elementy fantasy. Prawdziwi ludzie, czyli Real Humans, to jest serial, który może opowiadać o naszej przyszłości, całkiem niedalekiej. Jest to historia o tym, jak człowiek stworzył androidy, które zaczynają być tak podobne do człowieka i tak sprawne w swoich funkcjach, że zaczynają zastępować ludzi w wykonywaniu różnych zawodów, szczególnie tych, których ludzie sami nie chcą wykonywać. Problem pojawia się, kiedy huboty zaczynają czuć, buntują się i chcą walczyć o swoje prawa. Zaczynają pojawiać się pytania, kto odpowiada za poczynania hubotów, czy należy im się zapłata za pracę, czy huboty mają swoje prawa, no i w końcu, co to znaczy być człowiekiem? Låt mig vara. Få tyst på den! Mimmi! Släpp henne! Valkyrien, czyli szkoła przetrwania. Wiecie, kim są prepersi? Prepersi to są ludzie, którzy są przygotowani na wszystko. Są przygotowani na apokalipsę zombie, są przygotowani na atak nuklearny, są przygotowani generalnie na koniec świata. I jednym z bohaterów tego serialu jest właśnie taki człowiek. Valkyrien to historia doktora, który rozpaczliwie poszukuje lekarstwa dla umierającej żony. Kiedy jego znajomi lekarze z kliniki rozkładają ręce, on decyduje się na wprowadzenie alternatywnych metod leczenia. I decyduje się to zrobić w podziemiach metra. Bohaterowie zakładają nielegalną klinikę w schronie przeciwbombowym pod ziemią, który oczywiście Liv, jako nasz bohater, i Preppers zna na pamięć. Trochę tych seriali nordyckich jeszcze jest do oglądania. Może niedługo również pojawi się trzecia część tego odcinka, ale ja mam inny pomysł. Tym razem chciałabym się zająć nordyckimi filmami, więc jeżeli macie do polecenia jakieś filmy, które warto obejrzeć, to dajcie znać koniecznie w komentarzu. Także na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i się widzimy już niedługo. Hejdo!